Ostatnio nieudane próby podrywania Marka skłoniły go do wyprowadzenia się z mieszkania mamy i pójścia w świat. Podczas jazdy dotarło do niego, że jego wymagania w stosunku do dziewczyn były za wysokie. Postanowił więc wrócić i spróbować swoje szanse z łatwiejszą dziewczyną. Siema, 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 witam was wszystkich, ja jestem Stewie i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku Dating Simulator, ostatnim odcinku. Dwie godziny męczyłem się z tą Arianą, żeby coś z nią w ogóle zrobić i tak doszło prawie do niczego, więc tym razem będziemy polować na trochę łatwiejsze dziewczyny, żeby wiesz, żeby Marek się trochę oswoił w świecie, if you know what I mean. Dobra, więc wstajemy, jest wcześnie rano, jest... Budzik, wygląda pięknie, ale budzika nie będziemy podrywać. Mamy tutaj dwie opcje, możemy zadzwonić do Ariany, albo możemy iść na siłownię. Where all the sexy ladies tend to be on a Saturday morning. Jest sobota dzisiaj, więc idealnie. You are at the gym, a lot of hot ladies come here to work out on Saturday mornings. Czyli w sobotę rano dużo ładnych dziewczyn przechodzi tutaj pracować. I szukamy, i widzimy trzy laski. Czekaj, trzy, mamy trzy, what, trzy, raz, dwa, ja widzę dwie laski. Gdzie jest trzecia? Zobaczymy. O! Okej, okay, mamy jedną, spoko, nice, nie lubię krótkich włosów generalnie. What the, co, kto by to powiedzieć, gdzie ma stanik, no co to się dzieje w ogóle? Dobra, to jest, to też ma krótkie włosy, albo mamy, o, i zobacz kto tu jest, Arian. Ale nie wiem czy chcę iść z Arianą, więc mamy dwie laski tutaj, jedna po lewej, jedna po prawej. Możemy spróbować z tą i z tą, talk to the funky haired girl. Funky haired girl, czyli szalone włosy, ta tu właśnie, ta z niebieskimi włosami. Biorę tą po lewej. O, ktoś mnie zapał za rękę. Co ty chcesz, kolego? Ziomek, co ty robisz? Nigdy nie spróbuj łapać dziewczyn. Co? Ziomek, idź mi stąd, ty się nie znasz. Ja tutaj wiem wszystko, a ty kurde, co? To ja cię skipuję, bo ty w ogóle nie chcę nawet z tobą gadać, człowieku. Ty nic się nie... Wow, hello. Go to the yoga class. Idziemy na yoga klasę? Do some weight training? Czy skakujemy na bieżnię i robimy jakieś bieganie? Kurde, no ty... Nie wiem, skoro jesteśmy tu porerwać laski i nasze laski idą na jogę, poświęcimy się trochę, idziemy też na jogę. Wow, okej. Okay. O, while you are not the only guy in the class, yes. Nie jesteśmy jedynym chłopakiem w klasie, co już jest, jest pięć lasek do jednego ziomka. Marek, ty będziesz szalał dzisiaj, kolego. Dobra, jedziemy. Class is filled with lots of ladies in tight-fitting clothes. You enjoy looking around. Look at them booties everywhere. Okej. Rozciągamy się. What? Oh my god, jakie animacje śmieszne. Some of these stretching and balancing exercises tend to be rather difficult. Trudne. Yoga instruct lotus position. Boję się, co to będzie. Oh, okej. W miarę zwykłe. Czemu, kurde, oni nie noszą stanika? No, z tego co wiem, ja byłem na siłowni i nie wiedziałem laski, żeby nie nosiły stanika. Szczególnie jak na bieżni są czy coś, no nie wiem co to za siłownia, ale mi się podoba. Dobra, musimy ją pogadać. O, kto to jest? Kto to jest? Czemu ty przyszłaś tutaj? If we live right now, I get the appointments. Oh, fuck off. Wow, what? So much for the gym. Nie poderwaliśmy żadnej laski w naszym siłowni. Kurde, tutaj w barze. Hello, Barack Obama. Dave is an old friend. Dave, dokładnie. Dave wie o co chodzi. Dzisiaj jest wszystko związane, żeby znaleźć dwie fajne laski, tak jak dawne czasy. No i oczywiście o to tu chodzi, załatwić Markowi jakąś fajną laseczkę. Okej, zacznijmy od tych dwóch. Tutaj pisze, że blondynka jest hot and sexy. No to czemu nie? Spróbujemy, no zobaczymy co będzie. O, hello. Zobacz, hej. Zwykłe takie pogaduchy na początek. Długo to przychodzisz? Patrzy na nas dziwnie. No dobrze, że tak patrzy na nas. What's a beautiful girl like you doing in this place? Oh, let me guess. You were from somewhere, but you remember me, so you decided to punch a flame. Nie idzie nam dobrze. Nie idzie nam dobrze na razie. I nawet nie mam wyboru, kurde. Daj mi jakiś wybór, kurczę, w końcu. Żebym miał jakiś wybór. Co za... O, jaki ryj. Wow. Okej,
Okej, może tak miało być. Czasami, wiesz, rzeczy się dzieją w życiu, które myślisz, że są złe, ale wychodzą na dobre. Dlatego mama mi zawsze mówi i przyjeżdża do mnie mama jutro, więc będzie filmiki z mamą też, będziemy robić kilka rzeczy fajnych. Ale generalnie nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Więc zobaczymy. You need to dry off. The female bartender pulls a roll of paper towels under him and hands them to you. That seemed kind of mean of her. It's not like you said anything offensive her. Dokładnie, nic nie powiedziałem jej. Oh, you're also kind of cute. No i to jest ta klaska, którą sobie podejrzą dzisiaj! You think I'm cute? Sure! Wow! Tak bezpośrednio pisamy jej się, czy powiedziała, że jesteśmy fajni, a tutaj mnie do niej, czy chcesz się przespać? Okej, okay. No to spoko! Czemu nie? No powiedziała, że nie! Powiedziała, że nie! Ziomy, wracaliśmy do domu, zmienić koszulę i patrz co tu jest. Wow. Gazeta z tą laską z baru. I tutaj coś też się dzieje, ale tutaj mamy gazetę z tą laską z baru. Czy może coś kupić? O, i tu jest. A, to jest ta, co wylała nam na ten. To jest ta, co wylała. Lol. Co to jest? Wow, shit! Okej. Oh, God, no. What? Nie wyszłem na randkę w nocy, żeby oglądać jakąś gazetę porno. Nie, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, skoro nam się nie udało z tą po prawej, bo okazuje się, że występuje w jakichś gazetach porno, spróbujemy z tą z lewej. I wygląda jak Lara Croft, co jednak nie jest źle. Ale ona czyta książkę w barze. W ogóle, co? Okej. Hello, so what are you reading? Dobra, możemy zacząć z tym, że pytamy jej się, co czyta, bo wiesz, zaczniesz konwersację o tej książce. Jak powiemy hello, to będzie tak, popatrzy na nas, powie tak, what? A jak powiemy, czy przychodzi tu często, to już będzie koniec, po nas będzie, nie ma takiej opcji. So what are you reading? A textbook. Wow, ale konwersacja. O, mówi, że ciężko się czyta i się na nas patrzy, mamy teraz nasz wzrok, wiadomo o co chodzi. Pytamy się jej, czy jest w szkole. Ona mówi, że tak, no go college girl, zawsze dobrze. Wow. Aha. Powiedziała, że przeszkadzamy jej w czytaniu. To co do cholery robisz w barze? Okej, tym razem spróbujemy naszą personal trainer, czyli naszą trenerkę prywatną. Ona jest niezła. Niezłe dupcie mamy tutaj. Możemy z nią spróbować. Marek by był bardzo zadowolony, jakbyśmy wyrwali mu taką laskę dzisiaj, więc możemy spróbować. Hi, I'm Wendy. Are you looking for a personal trainer? Zależy o jakich sprawach. Oh my god, skąd oni wiedzą moje imię? I'm new to the gym, I'm Stu. What? Co to? What? Serio? Czy ja gdzieś pisałem moje imię? Nie pamiętam. Mamy energię po prawej. Możemy zacząć. Musimy chyba, wiesz, żeby nasza energia się nie skończyła. Żebyśmy mogli coś... Musimy troszkę energii sobie zostawić na jakieś inne sprawy, więc zaczniemy. Let's start with our legs and work our way up. That sounds sexy. Let's go. Aha. Nie podobało jej się to. Nie żartujemy w takim razie. Trochę umięśniona jest, jak lubię lasek umięśnionych. Nie wiem jak wy, nie wiem sobie jak... Marek! Co? Lubisz umięśnione laski? No mogą być, no. Może być? No. Spoko! Powiedział, że może być. Dobra, co ciśniemy. Before any stretch with exercise... A, musimy się hello! Ale nogi ma grubsze ode mnie. Raczej grubsze, umięśnione bardziej. W sumie to mi się nie podoba. Zobacz, jakbyś zablokował jej twarz, nie? I to byś myślał, że to facet. Nie dzięki. Let's start with some leg lifts. Ona jest, kurde, mulatką czy co? Nie wiem, za każdym razem inaczej wygląda. Teraz musimy uważać, żebyśmy nie zmarnowali naszą energię. Negotiate down. 50 leg lifts to jest bardzo dużo. Bardzo dużo, nie chcemy tyle, kurde, ćwiczyć. O, 25 na leg lifts to jest dobre. Czemu ona chce 50? Nigdy się nie robi bezpośrednio 50 takich rzeczy. Yes, wow, następny exercise. Ręce, ale szybko dzisiaj nam idzie na tej siłowni. Kurde, jakby tak szło, to ja bym codziennie po kilka razy chodził. Let's stretch. Bench press. Moje ulubione, jak ja kocham robić bench press. Nie wiem jak to jest po polsku, jak robisz klatę, ale ja zrobię 50 bench presses, bo bench press jest bardzo fajny, podoba mi się. Zrobimy 50. Go on, my son! Yes! Excellent! Beautiful! Mam ochotę, kurde, robić pompki też, ja zrobię, kurde, 20 pompek. Dobra, po pompkach ciśniemy dalej. Musimy się wyrobić na lato, nie? Mam nadzieję, że wy też już trenujecie, już wiesz, chodzicie sobie na jakieś bieganie, siłownie i tak dalej. O, jakie nogi, prawie jak moje. W sumie też mam takie kolana. Nie możemy tak daleko jechać, bo stracimy energię.
Ktoś do niej dzwoni. Okej. Okej. Yes. 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 Jedziemy! Udało się, ziomy, piąteczka! Yes. Ładniejsza jest ta od tych wszystkich baru. Ta kurde barianka czy barmanka. Nie wiem, ta jest okej. Okay. Ja narzekam. Marek, Marek! Co? Mamy! Co? Mamy laseczkę dla ciebie! Teraz musimy ją zagadać. Najtrudniejsza rzecz. Co jest do zrobienia? Patrzcie, no nie, no nasza energia się skończyła. Fajny efekt dźwięku, bieganie po piasku. O nie, zmęczyliśmy się. Nie, 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 proszę, nie wysyłaj nas do domu. No, no, nie, nie. O! Oh, hello, hot police lady. Hello, lady. Serio? Dobra, szczerze mówiąc, mam tego dosyć. Wybieram jedyną opcję, którą jeszcze nie wybraliśmy i to jest, żeby wrócić do spaj. Co to jest? Story 3? What the hell? Okej, widocznie jest, nie wiem, co to był sen, czy gra, czy cokolwiek, ale generalnie idziemy teraz, znaczy byliśmy na baseballu, jednak wygląda, że coś z tego będzie, jest po 8, jak gra się kończy, idziemy do baru zobaczyć, co się dzieje, spoko, o, i usiądziemy, dobra, tu jest jakaś, ona wygląda trochę taka szalona, taka, ona jest wampirem, czy co się dzieje, nie wiem, ale pyta się nas, czy idziemy na imprezę? W sumie czemu nie? Let's go! Okej, okay. jednak nas olała ta laska. Ale ta blondynka z baru, co pewnie myśleliście, że już się nie pojawi, to jednak tutaj z nami zagadała. To jest łatwe! O to właśnie chodziło! O to właśnie chodziło! Mamy laseczkę, która nas praktycznie sama zaprosiła na randkę, zarobiście. I ona chce iść na jakiś koncert, no w sumie czemu nie? Idziemy na koncert. O! Gramy w bilard, w sumie lubię grać w bilard. Crack! Ło! Jakieś ramionczko tutaj spada, okej, widzę, co tutaj się dzieje. Widzę, co tutaj się dzieje, próbuję nas tutaj, wiesz, tak zachęcić troszeczkę, żebyśmy się nie skupili na grze, żebyśmy nie wygrali, ale tak może jej damy wygrać, może jej damy jej wygrać, może wyjdzie lepiej dla nas. Okej, boom! Waliła czarne, to znaczy, że sama przegrała, no dobra, no to już nie nasza wina, jeśli wbiła czarne, to już nie moja wina, ale ona już nie chce grać. Mówi, że... Co? Intuicja jej mówi, że coś strasznego zaraz się stanie? I mówi, że mamy wyjść? Dobra, ponoć przewiduje przyszłość teraz, ja nie wiem, ale możemy wyjść z nią, skoro... What the hell is this? Co to... Jakaś laska wchodzi na scenę? O! Przyjaciele, ja cię przestraszyłem! Co ona robi? What the fuck? What the fuck? Co to jest? Co to jest? Mówiła, że będzie burza i jest burza. I wracamy do... O, coś jej tutaj wystaje? Możemy ją odprowadzić. Damn, son, what's going on here? What's going on? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Coś jakoś tak wygląda, jakby była gotowa na coś, dobra. Thanks for the ride. You want to come up? What? Zaprasza nas do środka. Oczywiście, idziemy. To jest, czemu? Aha, bo przez tą, tą burzę w ogóle nie ma prądu, więc zapaliła świeczkę. Idziemy z nagi od domu pokoju. Co to kurde będzie w końcu coś? Mówisz, żebyśmy usiedli na łóżku ze świeczką. Dobra, dobra, usiądę. Nieźle, nieźle chłopak, idzie przyle, dobrze nam idzie. Ale jest za ciemno tutaj, żeby widzieć, kurde. Okej. Wiadomo, jak już do tego poziomu doszliście, to już wiadomo, co się stanie. I mówi, że widzieliśmy pełno cycków tam wcześniej, gdzie byliśmy w barze, więc co jedna więcej parę cycków przeszkodzi. Lubię tą laskę, fajna jest. Bo jak ona wygląda. Wyobrażam sobie w tej sytuacji z takim charakterem animowanym, który wygląda jak Five Nights at Freddy's, kurde, tylko że... ta twarz.
Boję się tego. Teraz nam chce ściągać koszulę. Od teraz to już wszystko płynnie będzie szło. Mówię wam, mogę wam na 99% powiedzieć, że będzie się coś działo. What the fuck? Czemu światła się włączyły? What? 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 Ta laska jest posrana. Ta laska jest chora, to jest jakaś kurde nymfomanka. Patrz co napisze. Ruchajmy się z włączonymi światłami. Była coś przegapiłem? Była jakaś mowa o uruchamianiu, że? Nie wiem. Okej, fajna. What? 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 No nie, no nie wierzę, co to jest? Ostiu. O, ja pierdziele, kurde. Oh my god. Co? What the fuck? Trzy minuty później. To było zajebiste. Na pewno robimy to jeszcze. Łap! Marek, załatwione kolego! O kurde. A więc, jednak to był poradnik, jak zostać tatem. Kurde, nie spodziewałem się, że będzie takie zakończenie. Mega gra, mega śmiesznie się potoczyło. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Naprawdę to mega mnie motywuje. Jak widzę, że jest dużo lajków, to ja się jaram. Jestem zajebiście w dobrym nastroju i bardzo mi się chce nagrywać i cisnąć dalej więcej odcinków, więc to jest mega sprawa i bardzo wam dziękuję, że to robicie cały czas. To jest po prostu miazga. Ziomy, lecę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my się widzimy w następnym odcinku. Na razie, cześć!